Dobra. Jesteśmy na wizji? Okej. Okay. Dzień dobry Państwu! Witam Państwa bardzo serdecznie w ten lekko pochmurny dzień. Właśnie w tym miejscu dzisiaj rozegrają się fantastyczne sceny. Chyba nie pomyliłem adresu. Coś pięknego. No ładne cacko. Matka, córkę i zięcia błogosław. Oj, córciu, córciu! Już ty długo panienką nie będziesz! Już ci za mąż trzeba iść! No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Jak ja zakochany jestem. Myślałem, że jesteś bardzo zdenerwowany. W końcu to najważniejszy dzień w twoim życiu. Tymczasem wiele spraw może pójść nie tak. Może nie dojrzałeś do małżeństwa. Może ona nie jest gotowa. Może ma jakieś denerwujące nawyki, o których nie wiesz. Może ty masz jakieś denerwujące nawyki, o których ona nie wie. No i nie zdziwiłbym się, gdybyś teraz zemdlał. Przypominam, trudniejsza ta runda druga, ponieważ dźwięk taki pojawiający się informuję o tym, że odpowiedź była. Jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy. Potrzebuję pomocy! Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Jolanto i Piotrze, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Proszę powtórzyć pytanie. Jolanto i Piotrze, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Ile mam czasu na odpowiedź? Stop! Stop! Czas minął. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? To jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Niech każdy sam płaci za własną głupotę. A teraz gwóźdź programu. Dynamiczna para taneczna. Przed państwem państwo Ciamajdowie! Jak mam tańczyć na weselu, skoro nie wiem, jak się to robi? Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... mało! Skacę jak wieniorecka, ten szlagier pyzdra. To... jak mnie pocałujesz? Co? Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Zobacz, bracie, spójrz, jak oni się ruszają. Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się wiele nauczyć. O Boże! Skąd się to wziął? Taki piękny. Swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Pani jest jeszcze za młoda, żeby z nim obcować. No tak, jestem jeszcze uczennicą. Spójrz na mnie. Widzisz, jak jestem ubrany? Wiesz, ile kosztowała mnie marynarka? 1500 papierów. To był ciężki dzień, ale na szczęście czeka mnie jeszcze trochę przyjemności.